Cześć, z tej strony ja Anna Serwa, trenerka zdrowia. Już jakiś czas temu nie było filmu z poleceniami różnych produktów na kanale, a troszkę właśnie przez ten czas fajnych rzeczy, o których chcę Wam powiedzieć, się pojawiło. Także witam Was serdecznie tym razem w moim salonie i porozmawiamy sobie o kilku fajnych, nawet nie kilku. Jak widzicie, jest ich niemało, fajnych rzeczach. Ale pierwsza rzecz, którą chcę Wam polecić, i którą macie ostatnio w coraz większych ilościach i zupełnie za darmo, to jest wystawianie swojej twarzy i nie tylko na słońce. Chyba muszę nakręcić jakiś keto albo cały odcinek o tym, jakby jak fantastyczny wpływ może mieć właśnie słońce. Na nasze zdrowie, samopoczucie, samopoczucie organizm. Dlatego proszę Was, jakby najlepszy suplement i to, co możemy po prostu dobrego sobie zrobić, to wyjść na słońce, wyjść po prostu przed dom, przed mieszkanie, na najlepiej rano i troszeczkę po prostu się wystawić na te promienie słoneczne. Tym bardziej, że jest wiosna i pogoda zaczyna temu sprzyjać i ja, nawet jak jest jeszcze chłodno, ale rano świeci słońce, to akurat. Nie na tym tarasie, bo ten jest południowy, ale na drugim tarasie północnym po prostu wychodzę, nawet owinięta w koc, czy to z komputerem, czy po prostu na chwilę, żeby sobie po prostu parę minut posiedzieć właśnie i skorzystać z tego naturalnego fantastycznego produktu, no nie produktu, ale po prostu skorzystać ze słońca. Także bardzo wam to polecam. Zbliżają się święta wielkanocne, więc z produktów takich typowo wielkanocnych to ja sobie już zamówiłam żurek bezglutenowy. On jest razowy gryczany. Natomiast mi zależy na tym, żeby był bezglutenowy, no bo ja glutenu jeść nie mogę, także węglowodanów tutaj prawie praktycznie nie ma. Także z żurek dostaniecie na e superfood i też świątecznie chrzan świętokrzyski. Zjacentowa. My już go kiedyś próbowaliśmy, jest bardzo dobry. Także u mnie nawet kilka żurków i chrzanów ostatnio w koszyku się znalazło i już do mnie przyjechały. Jeżeli chodzi, to może już zostańmy przy tych nowościach na e-Superfood. Cała seria produktów rybnych firmy Riga Gold. I słuchajcie, to jest tańsza wersja tych fajnych rybek, które ja wam polecałam, które tam były po 20 parę złotych po prostu za puszkę czy za słoik. Tutaj one są też dobre, a naprawdę są dużo bardziej atrakcyjne cenowo i zobaczcie nawet mamy wątróbkę z dorsza. I ja nawet wybaczę jej to, że jest w aluminium. I myślę, że warto sobie taką wątróbkę wypróbować. Są też niektóre produkty właśnie w szkle, więc to jest dla nich na plus. Zobaczcie tutaj na przykład szproty wędzone, też niektóre ryby w sosie własnym. Coś też było w oliwie z oliwek, na przykład sardynki. Zobaczcie, tak fajnie zapakowane i one są już w oliwie z oliwek i w ziołach prowansalskich. Sardynki bardzo dobre źródło wapnia, mamy różne rodzaje też na ostro. Zobaczcie, także to już Wam też nieraz... Polecałam. Jest też fajny łosoś. Łosoś jest atlantycki, w sosie własnym, co prawda, jest w puszce, ale myślę, że też to będzie na pewno lepsza opcja niż pójście do jakiegoś sklepu i kupienie byleczego. A cenowo sprawdźcie, bo naprawdę to są dobre rzeczy w dobrej cenie. Ok. Stoją mi tutaj też buteleczki. Był ostatnio na kanale film o kombuczy i o tym, jak ją zrobić samemu. Natomiast e, możecie też sobie oczywiście kombucze kupić, bo te wszystkie prozdrowotne właściwości, ona ma nawet taka, że tak powiem, kupiona. Tu mamy kombucze w szkle, e, mamy akurat tu mam trzy smaki, bo już jeden wypiliśmy: malina z cytryną, ananas i Wiśnia. Słuchajcie, pyszna jest ta kombucza, i przede wszystkim to, co ważne, ma bardzo mało cukru, bo niektóre kombucze mają tego cukru więcej, a ta jest ekologiczna i z małą ilością cukru, więc jak macie ochotę, a nie chcecie sami tutaj plantacji własnej zakładać, to też śmiało polecam. I z napojów jeszcze nowa rzecz, firmy Eco Mil, mleko migdałowe, czyli napój migdałowy, który ma stosunkowo dużą właśnie zawartość migdałów, czyli nie jest aż taki wodnisty jak niektóre. Wszystkie składniki są z upraw ekologicznych. Także też myślę, że możecie się zainteresować tym mlekiem. Ja lubię sobie czasem wypić na przykład kawę z mlekiem migdałowym albo też na mleku migdałowym robię na przykład deser chia. To tak z ostatnich rzeczy. Dobra. Przejdźmy, może do słodkości. Oczywiście ja wiem, i to Wam też nieraz mówię, że słodycze nie powinny stanowić podstawy naszej diety, i smak słodki nie powinien być codziennie, szczególnie na keto. I nawet był ostatni odcinek keto wtorek o słodzikach. Natomiast ja po prostu nadal jestem zachwycona. Johnny Mango, czyli Baton Legal Cakes w opisie też będziecie mieć oczywiście do niego link. Ja już wam o nim mówiłam, tylko nie mogłam wam go pokazać, bo mi go zjedli. Tym razem byłam mądrzejsza i po prostu złożyłam zamówienie, w którym tych Johnny Mango było więcej i jeden sobie zostawiłam. Słuchajcie, no jest super i przede wszystkim jak lubicie mango, to to jest po prostu klasa, a ma mało węgli. Także można powiedzieć, że jest to keto baton. I nowość w Legal Cakes, czekolada biała Cloud 9. Słuchajcie, w składzie mamy tłuszcz kakaowy z słodzikiem, jest erytrytol. Mleko jest w proszku, odżywka białkowa o smaku kokosowym, wiórki kokosowe i lecytyna słonecznikowa jako emulgator. 7% dodatku kokosa. Słuchajcie, ona jest naprawdę pyszna, zresztą tak jak pozostałe czekolady z Legal Cakes, ale ja, ja mówiłam Wam, że mam słabość do białej czekolady. I tutaj na 100 g produktu mamy 7,6 g cukru, no a wiadomo, że nawet ta czekolada to jest 75 g, więc też jak zjemy jedną kostkę, to naprawdę będzie to keto. I to Wam mogę polecić. Oczywiście nie codziennie tabliczka czekolady czy codziennie baton, ale od czasu do czasu. Ze słodkości, które były zaakceptowane przez moje dzieci, Diet Food ma tutaj takie chyba nowe żelki owocowe. Tu mamy malinowe, tu mamy truskawkowe, nie, jabłkowe, przepraszam. Słuchajcie, mi też one posmakowały. I to jest tylko biomielona malina, biokoncentrat soku jabłkowego i jako żelująca substancja pektyna jabłkowo-cytrusowa, więc jakby jest spokojnie, no tu będzie trochę cukrów, no bo tutaj mamy też ten koncentrat soku jabłkowego. Tylko mój syn powiedział, że to nie są żelki, tylko to są paski. Więc widzicie, taki kształt mają, ale są naprawdę smaczne. Dla fanów bardziej słonych, a nie słodkich przekąsek. Słuchajcie, to są chipsy. To są pierwsze nie chipsy, które smakują według mnie jak chipsy, czyli wege chipsy z marchewki, buraka i brokuła i zarówno mi one smakowały, jak i moim dzieciakom, jak i mojemu mężowi i pewnie od czasu do czasu jako taki zdrowy zamiennik chipsów, które niestety no, mój mąż od dziecka lubił. To będziemy sobie to kupować, także też możecie wypróbować na e Superfood. I mamy też chrupki kukurydziane Bio. Ja jestem trochę taka negatywnie nastawiona do kukurydzy, bo ona nieraz jest zmodyfikowana genetycznie, i jak po prostu rodzice, na przykład, szczególnie małym dzieciom, kupują te chrupki kukurydziane, no to to GMO dla takiego maluszka, który ma, nie wiem, roczek czy nawet kilka miesięcy, nie będzie dobre. A tutaj mamy chrupki kukurydziane, które są z ekologicznych upraw i mają też, na przykład tutaj akurat one są marchewkowe, były chyba też jakieś buraczkowe, także takie dodatkowe zabarwienie i są smaczne. Dobrze. Suplementy. Mam też parę fajnych suplementów. Ja nieraz wam polecam i wiem, że korzystacie z Labuan, z probiotyku. Probiotyk ten oto, który jest mikrokapsułkowany i rzeczywiście dociera do naszych jelit. To, co mnie bardzo cieszy, to wypuścili również Kids Biotik, czyli probiotek skierowany do dzieci. Mogą go już suplementować niemowlęta, dzieci do trzeciego roku życia. Jedna saszetka, a powyżej trzeciego roku życia jedna do dwóch saszetek. To są saszetki, które możemy rozpuścić w wodzie, jakimś napoju i tak dalej. Nie są to tanie rzeczy i też nieraz to pytaliście, natomiast ja uważam, że Probiotyk naprawdę powinien być dobrej jakości i lepiej nawet przez miesiąc, dwa, trzy posuplementować świetny probiotyk, a potem jakby odstawić, niż jakieś dziadostwo suplementować, które nam nic nie da korzyści, a nieraz może nam nawet zaszkodzić, bo po prostu te szczepy bakterii nie będą dobre. Jest też fajny nowy probiotyk Sport Biotic, czyli bardziej dla sportowców. Jest zaprojektowany i przebadany w celu poprawy reakcji immunologicznej sportowców oraz poprawy ich wyników. Jedna kapsułka, więc tam takie opakowanie starcza na miesiąc. I probiotyk, na który ja już długo czekałam. Nazywa się Queen Biotic i już Wam mówię o co chodzi. Tutaj są Saccharomyces cerevisiae, jeżeli dobrze to przeczytałam. To są właśnie te bakterie, które bardzo są nam pomocne w w walce albo zapobieganiu chorobom układu moczowego, czyli te wszystkie problemy intymne kobiet, które często się pojawiają jednak u wielu kobiet i są bardzo bolesne i bardzo dokuczliwe i często nawracające, no to właśnie takim probiotykiem, z tymi dokładnie szczepami, możemy po prostu to wyleczyć i przede wszystkim zapobiegać. Więc naprawdę, drogie kobiety, to Wam z czystego serca polecam i sama stosuję. Jeszcze jeżeli chodzi o suple, to przypominam Wam, że... Witaminę D3 powinniśmy stosować nie tylko w okresie zimowym, ale też przez cały rok już teraz, jak pokazują badania. I Medwerita, to nie jest nowość, ale nie chyba jeszcze o tym nie mówiłam, ma fajne połączenie i w dobrej cenie w kropelkach D3 i K2. Ja biorę sobie właśnie 10 takich kropelek na podtrzymanie odpowiednich poziomów. A K2 też jest ważna, żeby ten wapń, który przy witaminie D3 nam się wchłania, żeby się rzeczywiście wchłaniał tam, gdzie ma być. Więc to jest fajna rzecz. I jeszcze z Labuan mamy tutaj. Omega-Vit, jeżeli ktoś lubi multivitaminy, to myślę, że jest to jedna z lepszych multiwitamin, bo mamy tutaj i kwasy Omega-3, jeżeli nie lubicie ich po prostu pić, bo Wam nie smakują witamina A, właśnie D3, K2, więc to też jest coś, co możemy suplementować, chociaż ja uważam, że ogólnie dobrze skomponowana probiotykoterapia to w szczególnych przypadkach, gdzie musimy coś naprawić w organizmie, to niekoniecznie multivitaminy. Nowa rzecz, libido hair. Tu jest elarginina, ekstrakt z korzenia maca, y mumiosilait, który też nieraz polecam, enacytyrozyna tyrozyna, niacyna, także y też fajne ekstrakty roślinne, witaminy, minerały, które wspomagają kobiety, jeżeli chodzi o libido, co też myślę jest ważne. Y a i jeszcze jedna rzecz, o której Wam chciałam powiedzieć, bo też sporo moich podopiecznych z tego korzysta, jeżeli macie problemy ze snem. To jest coś takiego tutaj w Labuan jak Deep Sleep, Ashwagandha LTANina i GABA. I polecam Wam naprawdę do wyregulowania snu, jeżeli rzeczywiście jest z tym problem, ten suplement. Tylko tak, ja uważam, że nie ma co z tym jakby przesadzać i zupełnie takie jedno opakowanie powinno nam jakby na początek pomóc, musimy zadbać o ten sen, a potem warto się przerzucić na mikrodawki. Samej melatoniny, takie jest moje zdanie, i też ją możecie dostać właśnie w kropelkach, nawet na e Superfood czy gdzieś indziej. Mikrodawki, czyli 300 do 500 mikrogramów maksymalnie, żeby po prostu to endogenne wydzielanie melatoniny pobudzić. Także jak macie problem ze snem, to pierwszy krok to jest według mnie to, a drugi krok to jest sama melatonina, i to wam też polecam. Super sól. Chyba o niej już kiedyś mówiłam gdzieś, to jest sól, która ma 53% mniej sodu. I tak jak na żywieniu ketogenicznym zazwyczaj to nie jest problemem, to ja Wam powiem, że ja kupuję po prostu tą sól zazwyczaj po parę opakowań i rozdaję mojej rodzinie, która. No nie wszyscy są na keto, na przykład moja babcia, rodzice. Bo rzeczywiście no duża ilość sodu w diecie takich osób niekoniecznie jest dobra, szczególnie przy jakimś nadciśnieniu, które u mnie w rodzinie się często zdarza. Natomiast ona jest słona, ona ma dobry smak, ona jest dobrym źródłem różnych minerałów, a właśnie to ta ilość sodu jest mniejsza. Ja też ją sama jakby stosuję w kuchni, ale nie jest to jedyna sól, jaką stosuję. No i na koniec po prostu otwieramy kanał Beauty i tutaj drogie panie. Ja już wam nieraz mówiłam o firmie Only Bio, że ja używam od nich jakichś tam płynów, szamponów, kosmetyków i środków czystości również. Natomiast coś, co mnie chyba najbardziej urzekło, jeżeli chodzi o kosmetyki i z czym to już nie jest moje pierwsze, to nie są moje pierwsze opakowania, dlatego chcę się z Wami podzielić, bo. To są kremy. Krem do twarzy na noc, krem do twarzy na dzień i jest też taki eliksir naprawcze serum nocne. Słuchajcie, skład jest świetny. W ogóle te, te produkty, bo to jest cała linia, bazują na baku chiolu i na awokado. Konsystencja jest świetna. Ja mam bardzo wrażliwą cerę skłonną do różnych alergii. Po prostu po nim mi się nic nie dzieje. Nawilżenie jest rewelacyjne, i też jakby zapach jest fajny, bo niektóre z on Libio y, kosmetyki mają dodatek rzepaku i w, mi ten osobiście mi to przeszkadza. Wiem, że niektórym nie, ale mi to przeszkadza. Natomiast naprawdę y, ja już kupiłam któreś opakowanie y, właśnie z On Libio tych kremów i jeżeli macie wrażliwą cerę, a chcecie ją odżywić i też taką ze skłonnością do przesuszania się, to moim zdaniem warto spróbować, bo jak dla mnie jest to najlepszy y, są to najlepsze kremy z On Libio a nie o, kosztują one też fortuny, bo jak ktoś chce wydawać po kilkaset złotych albo i więcej na kremy, no to oczywiście może, ale ja akurat nie jestem osobą, która chodzi do kosmetyczek, wydaje masę pieniędzy na kosmetyki, bo po prostu wolę wydać na dobre jedzenie. Taka prawda. Więc to mi jak najbardziej wystarczy, jestem mega zadowolona. No, to tyle z moich nowości. Jak macie jakieś nowości, które wy polecacie, to też chętnie pewnie wszyscy sobie o nich poczytamy. A tymczasem ja Was pozdrawiam cieplutko, bo wiosna już też tuż, tuż rozkwita i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się ciepło, cześć.